Te trzynastki, czternastki. W dalszym ciągu powinno to być, jak nowy rząd przejmie władzę? Powinno być, bo my starzy pracowaliśmy w czasach PRL-u tak. I bardzo, ja jako pielęgniarka pracowałam 30 lat i w tej chwili, proszę pana, mam 1900 zł emerytury. I nie tak jak teraz, że jest, pójdzie pan do lekarza i pielęgniarka czy lekarz robi panu łaskę, że pana przyjmie, mimo że, bo to na narodowo. Ile pani czekała, ile pani czeka najdłużej teraz na NFZ? Jak to wygląda? Do neurologa czy tam do kardiologa to się czeka pół roku, 4 miesiące. I czeka pani czy prywatnie? Nie. Jak będzie za Tuska, bo Tusk zostanie premierem, jak będzie za koalicji? Co może się dziać? Powiem tak. Coś pana bawia. Imigrantów może pójść na przykład? Tyle co on nakradł wcześniej i Amber Gold i wszystko inne, a teraz jaką ja mam perspektywę do niego patrzeć? Czy ludzie o tym nie pamiętają, o tych aferach wszystkich? Nie wiem. Tego... Ale nie wiem, imigrantów? Puści. Trzynastki zabierze Tusk, 14. Zabierze. Czy mam pieniędzy prywatne. Czy panią nie stać? No, 1900 to skąd? Sama muszę wszystko opłacić, no. Po prostu. A rachunki o ile poszły w górę? Na przykład, nie wiem, prąd jakiś, pani w bloku, tak? Prąd jakiś, nie wiem, rachunki, takie rzeczy, czynsz? No sporo poszło w górę, no ale to trochę się zrekompensowało, bo jak mówię, znaczy inflacja szła w górę, ale były te dodatkowe pieniążki, jakoś się dawało radę. No. A jest coś, co pani by zmieniła teraz? Jakby, powiedzmy, nowy rząd panią by usłyszał. Co pani takie zmieniło? No służby zdrowia, tak? Co jeszcze? No dobrze, że oni proponują te 60 czy tam ileś 600, ile to rocznie, tak, że będą mieli niektórzy, nie będą płacili tego podatku. No my już starsi jesteśmy. Czyli mniej podatków dla emerytów, tak? I żeby po prostu utrzymali ten mur na tej granicy. Nie pozwolili jako państwo, żebyśmy przejmowali przymusowo prawie. Pan nie chce za bardzo, żeby przejmować imigrantów. No, bo widzi pan, co się dzieje na świecie po prostu i w innych krajach. A no pani myśli, jakby Tusk wygrał, to może wpuścić na ogólnie platformę. Koalicja, to mogą wpuścić, jak pani myśli? Mogą, bo ja tutaj śledzę czasem te sprawy takie różne polityczne, bo siedzę w tej polityce od lat. Panie premierze, jak będzie za koalicji? Co może się dziać? Powiem tak. Coś pana bawia. Czego się mam obawiać? Nie obawiam się niczego. Nie, ale co może zrobić? Mi się to nie podoba. A co może na przykład pójść imigrantów, może pójść na przykład? Tyle, co on nakradł wcześniej i Amber Gold i wszystko inne, a teraz jaką ja mam perspektywę do niego patrzeć? Dlaczego ludzie o tym nie pamiętają, o tych aferach wszystkich? Nie wiem. Tego to nie wiem, jestem sam zdziwiony. Dlaczego dużo młodzieży było za platformą i tak dalej, za koalicją? Jak pan to ocenia? Młodzież po prostu nie była w tym czasie obecna w życiu politycznym ani gospodarczym. Rekordowa frekwencja była w tym roku. No, ja to się dziwię w ogóle, że PO przeszło, bo ludzie jednak ci starsi i emeryci i rolnicy to na pewno tego nie chcieli. Jak pan myśli, zabierze to z 13, 14 czy 800 plus, bo mówisz, że nie zabierze? Nie bardzo w to wierzę, bo jak on pozabierał tyle, to jak się tylko dorwie do tego, to na pewno to zniknie. A bądź co, bądź to dla starszego człowieka, to te parę... A co musiałby zmienić nowy rząd, że pan był zadowolony?